Cześć, cześć, tu Kinga i Agata i po prostu podcast. I odcinek, w którym kontynuujemy naszą podróż wehikułem czasu do lat minionych i wspominamy z wielką nostalgią różne ciekawe rzeczy. I ten odcinek jest takim małym podsumowaniem już naszej serii, już tak zamykamy klamrą to wszystko. Ale będzie tu jeden ważny wątek, taki melodramatyczny wręcz, ponieważ okaże się, czy wybaczę Kindze. Czy Kinga otrzyma moje przebaczenie? Oglądajcie, żeby się dowiedzieć. No więc tak, kończymy powolutku naszą serię o taką wspominkową. No i na sam koniec zostawiłyśmy taki super smaczek, czyli wielkie podsumowanie naszego dzieciństwa i wielkie sekrety lat 90. O tym właśnie będziemy dzisiaj mówić. Agato, czy ty pamiętasz jeszcze lata 90? Pamiętam. Ja jeszcze jestem z tych dinozaurów, które pamiętają. Oczywiście dinozaury są użyte tu zupełnie żartobliwie, gdyby ktoś nie wyłapał, ale ja na przykład to już kiedyś mówiłyśmy o tym, że przeżywamy to bardzo, że w tym roku rocznik 2000 jest pełnoletni, więc tak. To już nas tytułuje do dinozaurów. Dokładnie, oraz chciałam powiedzieć, że tak, że właśnie będziemy rozmawiać o tych latach 90. Podzielimy sobie to na jakieś sekcje, chociaż to jest oczywiście też bardzo emocjonujący temat i oczywiście mogą się mieszać te tematy. Także przepraszam za to, za problemy techniczne. Ale Agato, czy w latach 90. żyło się lepiej? No i właśnie to jest taki... Ktoś mądry kiedyś powiedział, że to nie tak, że żyło się lepiej, obojętnie do jakich czasów, tylko zawsze te lata, na które będzie przypadać twoja młodość, będziesz wspominać lepiej. Bo jeżeli nie musiałeś płacić podatków, ani, no nie wiem, zajmować się domem i tysiącem spraw, no to po prostu było łatwiej, niezależnie od czasów. Znaczy, odliczając czasy bardzo traumatyczne, tak, ludzi, których na przykład została wojna, tak bym powiedziała, w młodości. Ale no, jest taki ostatnio trend nostalgiczny, bym powiedziała, że ja byłam wczoraj w ogóle na zakupach, taki żywka historyjka z życia. Mm-hmm. I naprawdę bardzo dawno nie byłam na takim, wiecie, klasycznym shoppingu, że po prostu od sklepu do sklepu. Oczywiście byłam w roli doradcy zakupowego, bo to jest moje, jeden z takich ukrytych, wiecie, opcji tam ABC i kolejnych na życie. I tak wchodzę do tych sklepów i mam takie... Czemu te ubrania wyglądają tak, jak ubrania, które były w latach 90., tylko tak minimalnie zmienione i teraz już ludzie się nie śmieją z tego, jak ktoś je nosi, tylko to jest super modne. Mm-hmm. I naprawdę, miałam dokładnie takie przemyślenia, więc teraz no, naprawdę taka, powiedziałabym, szeroka kultura, wszelaka czerpie z tego garściami, więc bardzo się wpisujemy w trendy tutaj, myślę, że to będzie bardzo modny odcinek. Okej, no to może właśnie zacznijmy od mody. Moda lat 90. Szerokie, spodnie, jak najszersze. W ogóle wszystko szerokie mi się kojarzy. Pamiętam, takie koszulki się nosiło, takie t-shirty, takie długie właśnie, takie ala koszykarskie, czy coś takiego, mm-hmm. Faceci coś takiego nosili. Tak, to było. Było dziwne. Było. No i dla mnie to było takie osobiste, no nie wiem, trochę wyzwanie, jak przekonać mamę, żeby kupiła mi spodnie z jak najszerszymi nogawkami, bo to taki krój dzwonów, mm-hmm. Był w pewnym momencie straszliwie modny i tak. Właśnie i musiałam z mamą negocjować, bo moja mama miała jakieś takie, że nie pamiętam jej argumentów, ale mówiła, że z jakiegoś powodu mi nie kupi takich, jak chciałam, tylko musiała być trochę takie bardziej normalne i tak. No to ja pamiętam, miałam dzwony, tylko nie wiem, czy odpowiedniej szerokości jak na ciebie, ale pamiętam, że miałam też struksy. To jest coś, co moim zdaniem naprawdę już teraz nie istnieje, ale w latach 90. ludzie chodzili w struksach. I w ogóle z latami 90. i modą w tamtym okresie kojarzył mi się jeans. Ogólnie on był wtedy naprawdę wszędzie i takie kurtki jeansowe były modne, tak zwane katany w ogóle. Co to jest za słowo? No, także marzyłam o tym, żeby mieć super jeansy i katany. I potwierdzam, że to właśnie wróciło ze sklepu. Wczoraj widziałam, jest cały wybór. I są takie celowo postarzane. W sensie kupujesz nową kurtkę, która wygląda właśnie jak już taka sfatygowana, taka już z charakterem, wiesz, że to już ktoś nosił, że fajnie. Czyli jeżeli ktoś głęboko schował w swojej szafie, to może być teraz najmodniejszym człowiekiem.
Super, bardzo fajnie. No dobra, Agatko, a tobie co się kojarzy z latami 90. Tak najbardziej? Tak najbardziej to mi się kojarzy. Uwaga, to jest dziwne wyznanie, ale kojarzy mi się jedzenie chipsów i wynajdowanie w tych chipsach różnych dziwnych rzeczy. Mm-hmm. No bo to był czas, kiedy pojawiły się jakieś figurki, Tazo. Mm-hmm. Nie wiem, ja nie wiem, czy ludzie, czy współczesne dzieci wiedzą, co to są Tazo, Tazosy. Więc krótkie objaśnienie, gdyby się okazało, że nie wiedzą, nie wiecie, to są takie krążki metalowe albo plastikowe z postaciami. Były bardzo, przez długi czas były modne z Pokemonami. Mm-hmm. I to były takie, jakby przy pomocy Tazo też można było grać, bo był tam z jednej strony narysowany Pokemon, a z drugiej chyba jakaś jego moc rozpisana, mm-hmm, i tak dalej. No i właśnie ostatnio robiłam sobie taką, przeszukiwałam w Google różne takie rzeczy, o których mogłam zapomnieć. I były też jakieś takie figurki, jak wchodził do kin film W pustyni i w puszczy, pamiętasz to? Znaczy pamiętam, jak wchodził ten film, ale nie wiem, jakie figurki. No to były w Star Chipsach, mm-hmm, były figurki postaci z Pustyni w puszczy. I ja naprawdę, po prostu jak sobie to przypomniałam, ja miałam takie... Czy ja to wymyśliłam, czy to było naprawdę? Ja po prostu musiałam się, mm-hmm, musiałam utwierdzić się w przekonaniu, to było naprawdę. Internet nie kłamał, znaczy nie kłamie, mam nadzieję, bo znalazłam zdjęcia, więc to są takie rzeczy, które mi się kojarzą właśnie. Okej, okay, to mnie bardzo zaskoczyło, bo nie wiedziałam o tym zupełnie, ale tak, jak najbardziej, kojarzę chipsy i z chipsów kojarzę maczugi, mm-hmm, bo były bardzo modne w sklepikach szkolnych i w ogóle muszę to się podzielić z Wami, ale u mnie w sklepiku szkolnym były chipsy o pewnym smaku, o którym zaraz opowiem, i w ogóle nikt nie chciał mi uwierzyć, że one istnieją, tak jakby, bo nikt o nich nie słyszał. Mam wrażenie, że monopol na sprzedawanie tych chipsów był u mnie w sklepiku szkolnym. I wiecie, co jest najlepsze? Ktoś mi kiedyś wrzucił na tablicę na Facebooku, że znalazł te chipsy i że one naprawdę istnieją. I dzięki temu uwiarygodniłam swoją osobę. A chipsy mianowicie były o smaku rolady, klusek śląskich oraz modrej kapusty. Tak, smakowały jak sos. W sumie smakowały jak sos z rolad. No ale były tego otóż smaku. Po prostu to były chipsy o smaku obiadu niedzielnego. Śląski obiad. Dokładnie tak. One właśnie nazywały jakieś śląskie chipsy czy coś takiego. No nie wiem, w każdym razie one naprawdę istnieją. Wrzuciłam Wam zdjęcie z tego po prostu udowodnienie. Więc to mi się też mega kojarzy z latami 90, bo po prostu przyszedł rok 2001 i powiedzieli, nie, już nie produkujemy. Po prostu krecha, od teraz nie ma. Ale w ogóle jeszcze mi się lata 90 i też początek tego nowego milenium, mm-hmm, i właśnie sklepik szkolny kojarzy z tym, że za złotówkę można było po prostu obkupić się. Tak. Jezu. U mnie w sklepiku szkolnym maczugi kosztowały 50 groszy. Tak. Więc jeżeli miałaś złotówkę, no to mogłaś kupić za to maczugi i wciąż zostawało ci 50 groszy. I u mnie w sklepiku szkolnym były straszliwie modne i bardzo popularne takie plastikowe rurki wypełnione takim musującym proszkiem, taką tak, orężatką. Tak. I one były też jakieś kosmicznie śmiesznej cenie, one były chyba po 10 groszy za sztukę czy coś, mm-hmm, takiego. Więc ja pamiętam, jak byłam jeszcze taka bardzo mała, nie wiem, na początku pierwszej klasy, jak mój tata odprowadzał mnie do szkoły i wyciągał z portfela już nawet nie, że srebrne, tylko wiecie, te złote, takie najgorsze drobniaki, i tam mi coś sypnął, mówi, no masz, i to było po prostu wow, 20 groszy złotych drobnych, więc no. Ja właśnie zaczęłam się na tym zastanawiać, no bo wiadomo, jest inflacja i tak dalej, czy w sensie w latach 90 to był problem, żeby kupić tak 20 groszy na tą rurkę z orężatką? Bo właśnie ja kojarzę takie bardzo małe ceny wszystkiego. W sensie pamiętam, jak właśnie w ogóle dzieci w latach 90 swój czas spędzały na podwórku, na dworze tak zwanym, i nie było ich w domu, w sensie w wakacje to wszystkie po prostu były na dworze, bawiąc się tam, krzycząc, piszcząc, nikomu to nie przeszkadzało, niektóre sąsiadki z parteru krzyczały, jeżeli odbijały się piłką o blok budynku, o ścianę budynku. Tak, także to tak dzieci spędzały czas. No i na przykład właśnie, ktoś, na przykład rodzic dał Wam złotówkę albo 2 złote, ale to już było się królem po prostu osiedla. I za to można było kupić tak, gumy kulki 10 groszy. No właśnie te orężatki, to mi się kojarzy coś 20, ale możliwe, że 10 też.
Potem co? Chipsy były po 50 groszy. Naprawdę były po 50 groszy. Pamiętam, że Algida Big Milk kosztowała złotówkę. Tak. I teraz nie wiem, po ile jest zwykły Big Milk, ale kiedyś kosztował złotówkę i dało się wygrać kolejnego Big Milka. Czy można było być większym szczęściarzem? Tak, można było wygrać 10 złotych w płatce chipsów. No i to już jest pełna szczęścia. Ale to już było bogactwo. Przepraszam, ale ta puenta była tak niespodziewana, że, ale zgadzam się z Tobą, no to było bogactwo. Tak. I jeszcze wracając do jedzenia i do chipsów i do cen, to ja pamiętam, że mała paczka Lejsów w sklepie takim osiedlowym u mnie była za złotówkę. I pamiętam, jaka to była tragedia, jak podnieśli ceny i była za złoty 30. I to już rozwalało cały plan budżetowy po prostu. Tak, dokładnie. To prawda. A duża paczka chipsów była za 3 złote. Tak. I potem była za 3,50. Tak. A teraz? Przecież chipsy są naprawdę horrendalnie drogie. 6 złotych jest tylko co najmniej taka duża paczka, mam wrażenie. Chociaż mam wrażenie, że teraz są dużo większe paczki niż były wtedy. W sensie tam za 50 groszy to chyba było 50 gramów. Tak mi się kojarzy. Nie wiem, ja nie pamiętam. 30? No nie wiem, ale nadal dosyć mało. Nie wiem, nie pamiętam aż tak szczegółowo, ale no właśnie, to jest takie straszne, że ja też pamiętam Big Milki za złotówkę i po prostu jak idę czasami do sklepu, to mam takie, wiecie, takie gderanie starego człowieka, że za moich czasów, naprawdę. I to jest straszne. I w sumie ja mam wrażenie, że ja przez to, że ja pamiętam te stare ceny, to mi się wydaje, że ja ciągle za dużo wydaję. I wiecie, bo widzę rachunek i pani mówi, ile mam zapłacić, a patrzę do mojego koszyka i to jest takie... Okej, pani mi coś podrzuciła, gdzie to mogę zgłosić? Mm-hmm. Więc to jest straszne, prawda? Dobrze, że nie żyłaś, jakby nie przeżyłaś denominacji, bo jakbyś się odnalazła w biedaczku. To już całkiem, po prostu nie mogłam trzymać kasy. No, to prawda. No, ale w latach 90., jeżeli była brzydka pogoda i dzieci nie mogły być na podwórku, to odwiedzały się wzajemnie i grały. I nie grały na komputerze, bo komputerów jeszcze nie było w Polsce w latach 90. I po prostu grały w takie gry, ja nawet nie wiem jak to nazwać, ale mam na myśli właśnie Nintendo. Konsole. Tak, no w takie konsole właśnie. I ja tego nie rozumiałam, w sensie, że mi ktoś wparł, że nie trzeba do tego ekranu, w sensie, że i tak się wie co się robi w tej grze, a potem się okazało, że ktoś mnie okłamał po prostu i trzeba było tą konsolę podpiąć do telewizora. I w telewizorze widziało się jak się gra, chociaż i tak... No ja nigdy nie miałam Nintendo i w ogóle żadnej konsoli i to było takie trochę nie do wyobrażenia dla mnie. No to ja tutaj nie powiem, że byłam dumną posiadaczką, bo oczywiście to było w rodzinie zanim pewnie ja się pojawiłam. W sumie nie wiem, kiedy powstał Pegasus i kiedy jakie są, że tak powiem, daty dla niego. No, ale go pamiętam, że on był od zawsze. No i pamiętam takie trzy takie najważniejsze gry na Pegasusa. Oczywiście ściągnięte z Nintendo, więc... No to oczywiście Mario, czyli klasyk. Ja do dzisiaj nie potrafię grać w Mario. Ja po prostu... Nie uratowałaś księżniczki? Nie, ja serio, ja... No nie, jestem... No nie, po prostu zakończmy ten temat. Ale jest inna gra, w którą umiem grać i o niej chciałam powiedzieć i to jest Doktor Mario. I to jest zupełnie inna gra, bo tam z kolei polega to na tym, że na planszy są wirusy, czy tam bakterie, czy jakieś takie inne mikroby w różnych kolorach, na które trzeba układać pastylki. Pastylka to jest taki klocek składający się z dwóch części, z dwóch kolorów. Albo może być jednokolorowy, ale wciąż jakby to są dwie części. No i chodzi o to, że jak masz niebieskiego wirusa, to musisz na nim te niebieskie pastylki układać. To było trochę taki Tetris, ale nie do końca. Mhm. I ostatnio, jakiś czas temu, ściągnęliśmy z moim Marcinem właśnie emulator na komputer, czyli taki program, dzięki któremu można odtworzyć te stare gry z innych platform na komputerze. I zrobiliśmy sobie zawody doktora Mario. Super. I wygrałam.
Więc właśnie. I trzecia gra, no to Tetris, czyli taka super klasyka, taka totalna, ale do dzisiaj lubię Tetrisa i mamy jakieś takie miłe wspomnienia, więc tak. Mi w ogóle jeszcze z latami 90. kojarzą się takie gry w kształcie takiego prostokąta, tam były dwa przyciski, bo jedno to jest, że trzeba było odbijać w wodę takie krążki, które wpadały na takie coś, takie dinksy, ale druga to właśnie był taki ekranik i tam trzeba, no właśnie to chyba był Tetris, czy co tam jeszcze było. Tak, i jeszcze były wyścigi samochodowe, że się kierowało samochodem, który musiał wymijać inne. Przynajmniej ja miałam taką, że był Tetris i ten samochód. Ale ten Tetris miałam na pewno, ale pamiętam, że jeszcze moje rodzeństwo miało taką super grę, ona była też taka elektroniczna do ręki, ale ona była ze Związku Radzieckiego, moje rodzeństwo jest starsze ode mnie i to był wilk i zając i tam coś się, coś się robiło. Łapało się jajka do kosza spadające. Tak? Tak, są tak zwane ruskie jajka. Okej. Okay. Ale też oczywiście było to w domu moim, też dzięki mojemu starszemu rodzeństwu i też to znam, ale nie, jak ja się tym bawiłam, to jeszcze działało, ale nie jakoś tak super, w sensie jakby szybko się tym nudziłam, ale to nie dlatego, że byłam jakaś wybredna, tylko bardziej mnie interesowała ta gra Tetris, bo tam sobie lepiej radziłam, to prawda. Ale przypomniałaś mi o tych, co się naciskało tą wodę, to było takie super. Tak, to się przecież mnóstwo czasu na tym spędzało. No i co jeszcze? No i Tamagotchi chyba, o tym też mówię, chociaż to niby nie jest gra, w sensie no po prostu dostaje się zwierzątkom, którym trzeba się opiekować. W sensie, ciekawe czy jest aplikacja Tamagotchi na telefon, bo to bardzo łatwo dałoby się przerobić jakby moim zdaniem na aplikację. I jeżeli nie ma, to jest mój pomysł. Słyszeliście. No a jeżeli jest, no to grajcie. Ja na przykład nigdy nie miałam Tamagotchi, czyli nie wiem czemu. Ale miałam, nie opiekowałam się nigdy zwierzątkiem, ale zawsze patrzyłam u koleżanek. Moim pierwszym Tamagotchi, który się opiekowałam, to było Poł. W sensie, jak weszła ta aplikacja. Także no, tak to wyglądało. Kurczę, ja rozważam trochę teraz wybaczenie ci, że miałaś tyle zestawów klocków Lego, jak powiedziałaś, że nie miałaś Tamagotchi. I nie miałam Cartoon Network. Po prostu moi rodzice musieli mi się kupować, żeby mnie czymkolwiek zajmować. W moim sercu tak drgnęła taka, wiesz, struna. Widzisz? Tutaj. Są pewne zadry, ale... Okej. Ja już pomyślałam, że w latach 90. jeżeli chodzi o takie zabawki w sumie, to ludzie mega marzyli o Ferbim. Bo on był jakiś taki, że się ruszał, czy coś takiego było, ale też nie miałam. PS z cyklu bardzo dziwne i randomowe ciekawostki. Widziałaś kiedyś, ja jakiś czas temu natknęłam się na zdjęcie w internecie, gdzieś w internetach, jakby Ferbiego obranego ze skóry, w sensie był sam ten mechanizm, który jakby ruszał tym wszystkim, a nie miał tego futerka i nie miał tego wypełnienia. To brzmi źle. Oj, bardzo źle. Nie chcę sobie tego wyobrażać nawet. Agatka, dlaczego tak powiedziałaś? Brzydko. Teraz jest ten obraz w głowie. Ale właśnie, a propos obrazów, które już nigdy nie wyjdą z waszych głów, powinniśmy porozmawiać o gwiazdach lat 90. Ponieważ te obrazy już nigdy nie wyjdą z waszych głów i tutaj na tapetę moim zdaniem numer jeden zespół Ich Troje. Powinniśmy teraz wstać i powiedzieć, że nie jesteśmy same. Tak uważam. Sępie miłości. Keine Grenzen. Ale ja niestety... Cokolwiek bym chciała zrobić, to ja nie mogę wstać i wziąć kamień i rzucić z nim kogoś w związku z Ich Troje. No bo... tutaj też trzeba pewnie jeszcze wspomnieć, czyli o Walkmanach. Niektórzy mieli Discman, ja nigdy nie miałam Discmana, to już była tam za wysoka półka. Ale no, jak miałam swój Walkman, no to królowało tam Ich Troje na przegrywanych kasetach i... No nie wyprę się, powiedziałam już publicznie, już poszło do internetu, już koniec i... Ja byłam na koncercie Ich Troje w Spodku. Wow, dokładnie. Występowała też tam Kaja Pasharska oraz Stachurski. Kurde. Tak było.
To jednak ci chyba nie mogę wybaczyć. Kurde! Byłam tak blisko. Byłam i powiem, no właśnie, że też miałam ich kasetę. No i teraz tutaj ciekawostka, nie wiem, czy to już mówiłam na łamach naszego podcastu, czy też nie, ale no mój samochód nie posiada opcji wyszukiwania stacji radiowych, bo coś tam się zepsuło w antenie. Nie działa też za bardzo laser do czytania płyt, więc jedyną możliwością słuchania prezentu muzyki w tym, że oto samochodzie jest możliwość włożenia kasety takiej właśnie z lat 90. i tym sposobem odnalazłam całe pudełko z kasetami wszystkimi i wzięłam je do samochodu i owszem, zdarza mi się, znaczy bardzo rzadko oczywiście, prawie nigdy, słuchać kasety Ich Troje jadąc przez miasto. I najgorsze było dla mnie odkrycie, kiedy jechałam z takimi moimi młodszymi koleżankami i one nie znały piosenek Ich Troje. W sensie to było dla mnie bardzo smutne przeżycie, bo Ich Troje trzeba znać. Ale jeżeli przy kasetach jesteśmy, no to nie można nie powiedzieć o smertnych hitach. Tak. Ja tak kochałam smertne hity. I najbardziej na świecie nie zapomnę momentu, no bo jeżeli jesteście, że tak powiem, w podobnym układzie jak my, czyli jesteście najmłodszym spośród rodzeństwa i macie dużo starsze rodzeństwo i w pewnym momencie być może zostajecie ciociami bądź wujkami, bo wasze rodzeństwo ma dzieci i ponieważ jesteście najmłodsi, to najwięcej waszych zabawek gdzieś tam w okolicach domu się znajduje i te zabawki naturalnie przechodzą na dobro dzieci, że tak powiem. I ja nie zapomnę tego momentu, kiedy mój tata postanowił, że już nie są potrzebne kasety smacznych hitów i oddał je moim siostrzeńcom. I jeden z nich był wtedy no, tak naprawdę mały, na tyle, że jeszcze nie kumał tego, że kaseta to jest delikatna rzecz, że tam jest w środku taśma i ona się nie może rozerwać i trzeba uważać. No tak wziął i zaczął patrzeć, jak daleko ta taśma będzie się rozwijać. I ja nie zapomnę tego momentu, kiedy ja odkryłam, co się stało i... No jakby, ja wiem, że ja mam kilka po prostu takich traum do przeprocesowania w życiu i to jest jedna z nich. O nie, to jest naprawdę najgorsza historia w ogóle, bo ja chcę powiedzieć, że ja mam kasetę ze smacznymi hitami, dostałam od mojego sąsiada i on mi własnoręcznie narysował smerfa na okładce tej kasety i ja tą kasetę mam do dzisiaj i też smerfy lecą w moim samochodzie, ale to na dłuższe podróże, żeby nie było słychać na skrzyżowaniach. Ale ja mam tak zrytą psychę przez smerfne hity, no bo w sumie może wyjaśnimy, co to są smerfne hity, bo to nie jest takie oczywiste, bo smerfne hity to jakby teraz by się powiedziało, że to jest taki na licencji, tak? Że tak jak jest Frozen i można kupić wszystko na licencji Frozen, no to w latach 90. na początku nowego milenium były smerfy popularne i były nagrywane przerobione wersje popularnych wtedy piosenek na taki smerfowy sposób, czyli takim przyspieszonym tempie, wysokimi głosikami i ze zmienionymi tekstami. Tak. Jakby były melodie te znane, ale były zmienione teksty. Ja, mi się to tak wyryło w pamięć, że niektóre piosenki, jak słyszę, nie wiem, gdzieś lecą w radiu, to po prostu ja słyszę od razu tą wersję smerfne hity. Ja nie mam pojęcia, jaki jest oryginalny tekst, ale smerfne hity po prostu, wiecie, tam... Do tej melodii śpiewasz. Tak? Ja mam dokładnie tak samo, więc tak było po prostu ze smerfnymi hitami. Ryły psychę. I ja już oczywiście mam w głowie kilka piosenek, ale nie będę śpiewać. Obiecałam to sobie. Jestem poważnym człowiekiem. Dobrze, dobrze. Nie będziesz tak robić. To wróćmy na chwilę jeszcze do Ich Troje. Dobrze. Bo taką odgałęzieniem pewnym Ich Troje jest pewien fenomen, czyli Mandaryna, czyli była żona Michała Wiśniewskiego. I ten słynny moment w historii polskiej muzyki, kiedy ostatecznie okazało się, że Mandaryna nie potrafi śpiewać. Szok, niedowierzanie. Ja nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale był jakiś festiwal muzyczny. Mi się wydaje, że to był festiwal po prostu jakiejś polskiej piosenki. Nie wiem, czy to nie był ten festiwal w Opolu. No ogólnie był jakiś festiwal, który był słynny w Polsce, był naprawdę jakiejś tam rangi i wszyscy to oglądali. I Mandaryna śpiewała piosenkę chyba... Coś takiego. Coś takiego. Ona była taka mega energiczna. Ja pamiętam, że siedziałam przed telewizją i się tak zastanawiałam, jak to jest możliwe, że ona wykonuje cały czas taki układ taneczny, wiecie, biega tam po tej scenie, w tej i w ogóle nie ma zadyszki i śpiewa jakby po prostu stała w miejscu. No i się potem okazało, że to był playback. No i chyba się skończyła kariera Mandaryny. Ona później się chyba zajęła tańcem, bo ona jest
z wykształcenia jest, jakby zajmuje się tańcem, jest tancerką i od tego w sumie chyba zaczynała. Tak mi się wydaje, że ona była tancerką na koncertach ich troje i w taki sposób poznała się z Michałem Wiśniewskim, bo był przecież program TVN-u Jestem, jaki jestem. Tak. Oglądałam. O co chodziło w tym programie Jestem? Bo ja pamiętam, że tam występował Michał Wiśniewski i tam w ogóle były jakieś rzeczy z jego życia, w sensie tam było, że tam jego matka, coś tam było, jakieś mieli spore relacje, się tam przepraszali, płakali na tej antenie. O co tam chodziło? No tak jak wiesz, teraz wszyscy oglądają życie Kardashianów i Kardashianek, no to my oglądaliśmy życie Michała Wiśniewskiego, no po prostu to były relacje z jego życia, z jego domu. Po prostu kamera za nimi chodziła przez tydzień i pod koniec tygodnia było takie podsumowanie tego, co się wydarzyło. Pamiętasz, to był Hubert Urbański, który... Ale on to prowadził? Hubert tak. Urbański? Tak. O matko, Hubert, dlaczego to zrobiłaś? To jest pytanie do ciebie. Ale a propos lat 90. i Huberta Urbańskiego, milionerzy. Nie można o tym powiedzieć. Kiedy jakby, no teraz niby są wznowieni milionerzy, ale to już nie jest to samo. To już nie jest ten poziom pytań. No ale okej, zaczęliśmy mówić o ich troje, o smartnych hitach, bo chcieliśmy pogadać o muzyce lat 90. Jakie są zespoły, które ty pamiętasz, które chodziły w twoją głowę? Zespół nie pochodzi mi do głowy, ale pomyślałam o bardzo ważnej solistce. Rozgrzewającej po prostu wyobraźnię wszystkich dziewcząt i chłopców w sumie też, czyli Britney Spears. Mm-hmm. I te czasy, kiedy Britney Spears jeszcze nie przeżyła załamania, nie miała 24-godzinnego małżeństwa ani dzieci. 48-godzinnego, bo Britney Spears zasłynęła, nie wiem czy wiesz, zasłynęła tym, że jakby najkrótszym małżeństwem w historii, że ona wzięła ślub chyba, powiedzmy tam w jakiś poniedziałek, a chyba w środę się rozwiodła, coś takiego. No więc dlatego o tym mówię, no i Britney Spears, no i jej najsłynniejsza piosenka i ten strój, no nie wiem się wysłowić, taki strój, mundurek szkolny, bo na tamtym teledysku, tak. Nie wiem, już powiedzieć teraz tytuły tej piosenki, więc jest mi wszyscy, to jest chyba Hit Me Baby One More Time, albo coś takiego. Oczywiście to już mi gra w głowie, ale nie obiecałam sobie, nie będę śpiewać. Ale to jest taka charakterystyczna tak, choreografia tak. W dodatku. Tak. I ona ma tu taką słuchawkę, ala, nie? Coś takiego, w sensie, że głośniczek, mikrofon oczywiście. Ale tak, to tak z ucha wychodzi i tak śpiewa. No, nieważne. Zgadza się. No i to były czasy, kiedy słuchało się Britney Spears zupełnie nieironicznie. Tak. Bez jakiegoś tutaj nadęcia, tylko naprawdę. W ogóle ich troje też się słuchało nieironicznie. W sensie, ja byłam naprawdę z mojej miłości do nich na tym koncercie. O. A jak już jesteśmy przy Britney Spears, no to ja chciałabym powiedzieć o Jazz 5 i innych tego typu boys bandach po prostu. I wszyscy kupowali Brawo, wycinali czy tam wyciągali z nich plakaty i Brawo się kupowało ze względu na te plakaty i młodzież lat 90. po prostu miała te plakaty przypinane na ścianach. To służyło zamiast tapety, zamiast obrazów, zamiast zdjęć, po prostu to było boys bandy w takich podach między innymi. I te fryzury. I te makijaże. Oj tak, dużo brokatu. Lata 90. się kojarzą z brokatem. I taką olbrzymią jego ilością. I teraz to znowu wróciło. Teraz jest strasznie modne. Tak? Tak, brokat i taki efekt holograficzny. Efekt holo. Ja po prostu nie wiem, co jest modne teraz. Także jest mi trochę przykro. No dobra, czy coś jeszcze do muzyki chciałabyś dodać? Czy na coś jeszcze do muzyki myślę? Ja chciałabym wspomnieć bardzo krótko na temat MTV, bo MTV to w sumie bardziej trochę lata 80, ale w latach 90 MTV to jeszcze była stacja muzyczna, bo obecnie na MTV muzyki się nie uświadczy, tylko jakieś programy bardzo dziwne. Chyba ta właśnie na MTV leci życie Kardashianów, czy jakkolwiek się nazywa. I ja pamiętam właśnie oglądanie MTV z moim rodzeństwem i to było takie źródło właśnie tego, tej takiej wow, fajnej muzyki i to jest smutne, czasami tego brakuje. To ja, no MTV też się słuchało, ale pamiętam, że była też słynna Viva i Viva Polska i pamiętam, że się tego oglądało najczęściej te programy na różnych obozach i koloniach i tam były te pozdrowienia, które się pisało i tam jakieś czarpara, albo jakieś inne takie dobory, że się tam wysyłało Maciek 15 lat i Ania lat
no też 15, powiedzmy, czy będzie między nimi miłość i wróżka łamana na robot po prostu generował jakąś odpowiedź. O Boże, trochę zapomniałam o tym, przypomniałaś mi teraz, ale potwierdzam, tak było. I to już bardziej, nie lata 90, ale już to nowe milenium na początku, to takie telegry, że trzeba było zgadywać wyraz. Tak. To było takie głupie, naprawdę, to było takie głupie, ale ja to oglądałam, bo byłam zafascynowana tym. Ale ja też to oglądałam i moim zdaniem też w latach 90. bardzo słynne były reklamy Mango w ogóle, że one leciały, nie wiem, na Polsacie czy gdzieś tam, w sensie, bo teraz jest po prostu program taki w telewizji, tam Mango i lecą no sobie te reklamy, a tak w dłuższej przerwie telewizyjnej były reklamy i na przykład były klocki fluorescencyjne, nie zapomnę tego nigdy, ponieważ bardzo je chciałam mieć, ale to już wspominałam, ale to w ogóle było mnóstwo niepotrzebnych rzeczy i jeżeli zamówisz teraz, dostaniesz krzesło gratis, każdy o tym marzy, albo nie wiem, do zestawu garnków wentylator już za 50 zł, to jest super promocja, uwierzcie mi. No i w ogóle jeszcze a propos telewizji lat 90, to mi się jeszcze kojarzą takie brazylijskie telenowele, które wtedy wychodziły tak naprawdę i niech rzuci pierwszy kamieniem ten, kto nie oglądał Zbuntowanego Anioła albo jakiejś innej Kaczorwy, Esmeraldy i tak dalej. Szukał kamienia. Weź, jaka to tam Titanica nie oglądałaś, więc nie wiem, czy ty możesz być jakąś próbą badawczą. Tak, dokładnie. Ale właśnie, bo jeszcze wspominam o tych obozach i koloniach, że się tam oglądało Vive i MTV, to jeszcze w latach 90. jak się jeździła na kolonia, to się brało taką kartę z telekomunikacji polskiej i były różne kolory fajne i się wkładało do czegoś takiego, co się nazywało po prostu telefonem stacjonarnym, taką budką telefoniczną i na impulsy dzwoniło się do mamy i się tylko mówiło, jest fajnie, fajnie, żyje, przyszli pieniądze, pa! I było koniec impulsów. Więc i był jakiś tajemny kod na to, żeby impulsy nie schodziły tak szybko. Było, było. Właśnie mi kiedyś, byłam na koloniach i mi... Jak jeździło się na kolonie, był podział na grupy wiekowe. Ja byłam w tej jakiejś takiej, no niskiej powiedzmy grupie, byłam młoda i ktoś z starszej grupy podpowiedział nam właśnie trik, co tam trzeba naciskać i to naprawdę działało. Tak. I to było, ja do dzisiaj nie mogę tego ogarnąć, że dał się zhakować ten telefon. Tak, to prawda. Także, no i widzicie, nie było tych problemów, co są teraz, że rodzice mają telefony komórkowe, dzieci mają telefony komórkowe i dzieci nie wypoczywają, tylko on stop są na telefonie, na Facebooku i tak dalej. No. A pamiętasz w ogóle aparaty jeszcze na żetony, nie na karty? Nie, na żetony nie pojawiam. To ja pamiętam jeszcze z takiego, chyba nigdy nie używam, ale pamiętam jak były żetony w domu, bo się tym bawiłam i pamiętam taki moment jakby... Mam wrażenie, że w pewnym momencie funkcjonowały równolegle żetony i karty, a żetony jakby były wycofywane i jakoś tak, nie wiem, mam takie... No nic konkretnego, nie pamiętam, ale kojarzę te żetony i kojarzę na przykład, że na poczcie był zawsze telefon i właśnie jeden wisiał, był na żetony, jeden był na kartę, bo to był jakiś tam starszy model, a te nowsze były chyba na to jakoś tak, nie, ale nie pamiętam dokładnie, ale właśnie no to było obowiązkowe wyposażenie kolonisty, karta. To prawda. Oraz to jest też ciekawe, nie? Że kiedyś były żetony, a potem super ultra nowoczesność, karta. Tak jak, nie wiem, teraz w hotelach nie ma kluczy, tylko są te karty. Ciekawe, czy kiedyś ktoś będzie się z tego śmiał. Na przykład, nie wiem, wchodzisz na odcisk palca tylko, albo coś takiego. No nie wiem, może. Może tak być. No dobra, bo już trochę wspominaliśmy o telewizji, więc moim zdaniem też warto powiedzieć o programach, takich serialach, jakichś filmach, które no, były taką ikoną lat 90. No i ja chyba tutaj chciałabym zacząć od takiego serialu, który ja mało pamiętam. W sensie pamiętam, że moje rodzeństwo to oglądało, pamiętam, że były jakieś książki na ten temat, były takie super seriale młodzieżowe, mianowicie Beverly Hills 90210, najdłuższy w ogóle tytuł ever. No i on był o takich nastolatkach w Ameryce i oni naprawdę żyli inaczej niż my tu w Polsce. No, to prawda. I ja pamiętam, no bo my chyba byłyśmy trochę za młode jak w momencie, kiedy był taki największy szał na Beverly Hills, więc faktycznie ja pamiętam, że to było, ale to było coś, czym się zajmowało nasze wówczas w sumie nastoletnie rodzeństwo, więc no, jakby to, sprawdza się to, co mówisz, że serial o nastolatkach dla nastolatków. I pamiętam, że chyba obie moje siostry miały zeszyty do szkoły z postaciami z tego serialu, więc to był straszliwy szał wtedy. Tak, no ja pamiętam, że moja siostra miała książkę i tam w środku były zdjęcia tych osób.
która występowała w tym serialu. Ja tam krytykowałam jakieś, że ta brzydka, nie? A moja siostra była jej ulubiona postać, bo pamiętam, że moja siostra powiedziała, a co ty tu mówisz, że ona jest fajna, coś tam. No nieważne. To tak mega, mega na marginesie. No dobra, no czyli Beverly Hills. Co ty kojarzysz? Co ty z twoim takim kanonem? Dla mnie takim najważniejszym serialem, to był serial, który kojarzę i który oglądałam, to było Siódme Niebo. Mhm. O rodzinie Campbellów. Był pastor Campbell i jego dzieci. I tych dzieci było mnóstwo i jakoś nawet ostatnio, nie wiem, jak mi się przypomniało, my się z moimi siostrami o tym gadałyśmy i przypominałyśmy sobie różne tam jakby elementy fabuły, że na przykład był Matt i on miał dziewczynę, która była ślepa i to pamiętam, że była Lucy i ona... Kurczę, ona miała chyba jakieś problemy zdrowotne, tak coś pamiętam. W ogóle pamiętam psa, którego nie mieli, on był taki straszliwie kudłaty i nazywał się... Polskie tłumaczenie to chyba było Szczęściara, tak mi się wydaje, po angielsku było Lucky. Lucky albo Happy, któreś z tych dwóch, bo w pewnym momencie się zgubiłam. I pamiętam, że najmłodsze dzieci to były bliźnięta i one się urodziły, jak te najstarsze dzieci były już naprawdę takie stare. I to był taki wow, taki szok w ogóle w tym serialu dla mnie. I jakby to jest coś, co pamiętam i co oglądałam już tak. No to ja z tego serialu kojarzę najbardziej to, że dla mnie to było takim szokiem, że pastor, ksiądz, w sensie ktoś, kto głosi kazania w kościele, ma rodzinę, bo no dla mnie w Polsce w ogóle to było niewyobrażalne. I wtedy pamiętam, że doszło do wniosku, że to jest super, bo te jego kazania są takie życiowe, bo on to jakby nawiązywał do tych sytuacji, a powiedzmy sobie szczerze, jego życie nie było usłane różami, no bo wiadomo, jak to w serialu, zdarzały się różne perypetie i bardzo fajnie to rozwiązywał moim zdaniem i fajny to był serial, taki ciepły. Ja jeszcze pamiętam jedną rzecz, jeden taki element z tego serialu. Nie pamiętam, która z tych najstarszych sióstr, ale jedna z nich miała, no bo nie było oczywiście komórek. Komórki dopiero wchodziły, więc telefony stacjonarne. U nas w Polsce nie było czego. Był jeden telefon stacjonarny na dom, tak? Nie było, że nie wiem, ty miałaś swój telefon w swoim pokoju. A w Ameryce właśnie to tak działało, że oni mieli jakby swoje, to była taka, wiecie, pseudo własna linia. I jedna z tych dziewczyn miała swój telefon stacjonarny stojący koło łóżka i on był plastikowy, w sensie był z przeźroczystego plastiku. Tak! Że było to w środku wszystko widać. I tam było takie specjalne, jakieś takie kolorowe rzeczy też powsadzane. Tak. I ja tak strasznie mega to chciałam, ale później obejrzałam Juno i Juno miała telefon hamburger, więc wiecie, to są dwa telefony, których nigdy nie miałam i bardzo bym chciała, więc no właśnie, chyba nie było takich. Super, to ja z takich seriali to bym powiedziała chyba Pełna chata, bo to też był w ogóle serial o samotnym facecie, który wychowywał dzieci i też ich było dużo, w sensie no naprawdę dużo. Tam były w ogóle te siostry Olsen chyba tam grały. Tak. No i to też był taki mega ciepły serial. I w ogóle chyba w latach 90. było takie pochwalenie dużej rodziny, tak sobie myślę, bo i tutaj ten serial i ten. I jeszcze kojarzę taki serial Super Alf. I tam też było dużo tych ludzi w tym domu i był Alf. Tak, i pamiętam, że Alf leciał na Polsacie. Albo przed, albo po, bo to był taki blok serialowy Świat według Bandy. Tak, to też leciało. Ale pamiętam, że to no nie bardzo mogłam oglądać. W sensie, że to już był taki serial dosyć no, hardkorowy, jak dla dziecka po prostu. I trochę chyba się cieszę, że to tak nie podałam. No, ale jeszcze w latach 90. leciały oczywiście Przyjaciele, Friends. No i jak wiecie, ja ostatnio to oglądałam, obejrzałam od pierwszego do ostatniego odcinka i uważam, że naprawdę to jest mega, mega genialny serial. Ostatnio też się wciągnęłam w oglądanie serialu Różowe lata 70. I on też był słynny w latach 90., także bardzo fajnie jest to serial. Były przypomnieć sobie jakieś takie polskie seriale, polskie produkcje. Siedem życzeń. O! Po jednej nocy, tak powiem. Siedem życzeń o kocie, który spełniał życzenia w ogóle i tam była taka piosenka, której nie zaśpiewam, a byłam blisko, bo jest bardzo taka melodyjna. I moim zdaniem wtedy też leciał Klan. Pamiętam, że z mamą to oglądałam. Tak. Co tam jeszcze było z polskich seriali? Nie wiem. I Rodzina Zastępcza. O, to było super! No, było tak. Najlepsze. I to też była duża rodzina. Kurde. I Zastępcza. Dokładnie. Może kryzys tutaj, nie wiem, posiadanych dzieci wynika z tego, że w telewizji zaczęło się promować życie bogatych ludzi mieszkających w Warszawie, nie posiadających dzieci, po prostu robiących imprezy, a nie posiadających dużą, fajną rodzinę. Zastanówcie się nad tym.
Jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Miodowe lata. Tak. Ja uwielbiałam oglądać Miodowe lata. Ja też. Ale najbardziej mnie to rozwaliło w pewnym momencie, kiedy odkryłam, że Miodowe lata to jest tak jak Flintstonowie, tylko to jest serial. Bo pomyśl o tym, że Fred Flintstone to jest zupełnie jak Karol Krawczyk i że Barney to jest zupełnie jak jego przyjaciel Norek i to się wszystko zgadza. Tak. To prawda. Ja w ogóle jeszcze sobie pomyślałam, że, no, że tutaj warto powiedzieć o takim trochę męskim serialu, mianowicie MacGyver. To był serial, który zawładnął serca młodych chłopców w latach 90. dzięki czemu zaczęli majsterkować. Ja przyznam się szczerze, że jakoś tak... Ja uwielbiałam MacGyvera. Mega. Mi się to podobało. On potrafił zrobić wszystko. Wiesz, co mi się przypomniało? O kurczę. Pewnie ty tego nie oglądałaś i nie lubiłaś, ale ja oglądałam i lubiłam. Power Rangers. No oczywiście, że tego nie lubiłam. Power Rangers to było najlepsze, ale ten pierwszy sezon, ten taki oryginalny, uwielbiałam po prostu. Naprawdę uwielbiałam. To leciało codziennie, chyba o 18. Po Zbuntowanym Aniole to leciało. W sensie ja pamiętam, że przychodziłam ze szkoły, oglądałam Zbuntowanego Anioła, a ja byłam w takim super humorze i potem na Polsacie leciało Power Rangers i to było takie, o nie, dlaczego? I czasem się w to wciągałam i oglądałam, ale jak już przychodziła transformacja, to już mówię, nie. No, są pewne rzeczy, no. Pewne różnice, nie do przejścia. Dokładnie. No dobrze, Agatko, czy chciałabyś coś jeszcze dodać? Nie wiem, znaczy mam bardzo dużo rzeczy w głowie, ale patrzę też na zegarek i trochę opowiem o czas. Lata 90. to jest bardzo bogaty czas i jakby wtedy przypadło nasze dzieciństwo, dlatego też wspominam to z takim rozrzewnieniem. Napiszcie nam koniecznie w komentarzach, co wy pamiętacie z lat 90. Co dla was jest takim mega kanonem i co powinno wrócić. Jak na przykład budki telefoniczne dla kolonistów i chipsy za złotówkę. Dokładnie. Także koniecznie dajcie znać i dajcie łapkę w górę. Tak jest. I jeżeli czujecie się staro, to nie czujcie się, bo my też wspominamy alfa i całą resztę rzeczy. Trzy, cztery. Cześć!